Błażej Augustyn, gratulacje. Dziękuję. Za wygraną, chyba jeden z szczęśliwszych dni. Jakbyś mógł porównać to do meczu, do jakiegoś ważnego zwycięstwa, do czego byś porównał, do jakiego sukcesu? Zdobyłem w Polsce Puchar Polski, no to mógłbym to uznać jako Puchar Polski, no bo jednak z mocnym nazwiskiem. Puchar jest, gdzieś go odstawiłeś. Został w szatni, ale okay. Nie chciałem już go nosić wszędzie za sobą. Ale jestem szczęśliwy, cieszę się, że Robert Maruszak jest zadowolony z planu, który żeśmy sobie opracowali tak na dobrą sprawę na rozruchu godzinę przed walką i jest fajnie. Jestem wciąż od wczorajszego dnia, od wieczora na pełnym luzie, na pełnym spokoju. Czy spałeś w ogóle chociaż trochę? Tak, spałem może z 6 godzin, ale tak jak mówię, no powtarzałem Robertowi cały czas, mówię: Robert, jedna rzecz mi tutaj nie gra, że ja jestem aż nadzwyczaj spokojny. A on mówi: no to jest dobre, bo będziesz przynajmniej mnie słyszał cały czas. Żebyś to zachował do końca do ringu, to przynajmniej będziesz mnie słyszał i będzie dobrze. To jest tak, że właśnie zawsze, kiedyś pytałem też właśnie ludzi, którzy grali w różne gry zespołowe, czy oni, powiedzmy, to przyzwyczajenie do tłumu, do presji jest takie, że właśnie będą słyszeć, co podpowiada narożnik, czy będą słyszeć trenera. No i właśnie muszę Cię tutaj zaskoczyć, bo słyszałem, zresztą oglądam Freak Fighterów i słyszałem wiele wywiadów. Większość mówi, że nie pamięta, jak wchodzi do ringu, że nie pamięta pierwszej rundy i tak dalej. Ja pamiętam wszystko i na pełnym spokoju, wręcz publika mnie, nawet nie zauważyłem, że ktokolwiek tam siedzi i myślę, że jednak wszystkie te mecze, które rozegrałem przy ogromnych trybunach, chyba mi pomogły, bo utrzymałem ciśnienie po prostu. Słuchaj, przeczytałem wczoraj tam gdzieś takie wypowiedzi i mówili, to ten, kto? Błażej Augustyn? To ten boiskowy ham, największy ham na boisku. Ja mówię, skoro tak, to sobie poradzi w walce. To prawda? Tak, uchodziłem za agresora i hama boiskowego. Nigdy mi to nie przeszkadzało. Wychodzę z założenia, że piłka nożna to jest twardy sport dla mężczyzn i troszkę gdzieś się wypaliłem, bo nie toleruję tej miękkiej gry, symulacji, jakichś miękkich fauli. Nie chciałem już w tym uczestniczyć później i po prostu tak stopniowo się wygaszałem i marzyło mi się właśnie, żeby wystąpić sobie gdzieś, żeby znaleźć nową zajawkę, żeby się sprawdzić. I cieszę się, że tak się stało. Trochę na wariackich papierach, bo wczoraj się dowiedziałem, dzisiaj wystąpiłem, nie trenowałem nic. 3 rundy wytrzymałem, więc jest okej. No właśnie, to jest, myślę, że duże zdziwienie u wszystkich, bo widać było, że ten u Ciebie prawy jest taki, nie wiem, czy go ćwiczyłeś, czy naturalny, bo on docierał do głowy Pudziana. Pozostał z dawnych lat, jeszcze jak grałem w Jagiellonii Białystok, to poza treningami sobie chodziłem, nikt nie wiedział. Zaprzyjaźniłem się z Darkiem Snarskim i chodziłem sobie do niego na boks stajniaka i uczył mnie paru sztuczek, paru takich prostych. Prostych zagrań. Posparowałem parę razy z jego bokserami, również miałem okazję. I gdzieś, no nie wiem, no, Robert mi pokazał po prostu akcje, które mam robić, a one wychodziły. No to wiadomo, że pewnych ruchów trzeba się też nauczyć, żeby one wyszły. No. To... I dzisiaj to był jakiś w ogóle moment zwątpienia w trakcie walki, gdzieś taka zadyszka, tlen podszedł bardzo wysoko i to tętno pracowało i nie wiedziałeś, co z tym zrobić i jak, powiedzmy, stolerować. Był taki moment? Podczas walki nie, ale po drugiej rundzie, jak usiadłem na krzesełku, no to poczułem lekką zadychę i się zastanawiałem, kurczę, czy dam radę dalej tak swobodnie się poruszać. Ale jak już wstałem i zacząłem po prostu robić to, co Robert ode mnie wymagał, czyli cały czas się ruszać, zmieniać pozycję, markować uderzenia i tak dalej, poczułem się na nowo normalnie i wszystko okej, no jakby nie było. Wygrana, wygrana. Nieważne w jakim stylu, ważne, że wygrana. Wiesz co, ja
bo ty wspomniałeś o tej twardej grze boiskowej, to z takich piłkarzy, na których się wzorowałeś, kto był takim, powiedzmy, właśnie twardzielem, którego lubiłeś? Właśnie problem polega na tym, że ja się nie wzorowałem na twardzielach, tylko na technikach i uwielbiałem na przykład Zinedine Zidane. JJ Okocha, z którym miałem przyjemność jako... O właśnie, bo zapomniane już dzisiaj nazwisko trochę, nie? Jako 17-letni chłopak wyjechałem do Anglii i grałem w klubie Bolton Wanderers i miałem tam przyjemność go spotkać, mojego idola, z którym dzieliłem jedną szatnię, więc mega dla mnie zajawka. No ale to są, mówię, tacy technicy, którzy w ogóle nie odzwierciedlają tego, co ja robiłem na boisku, bo byłem średnim piłkarzem albo kiepskim. Ale nadrabiałeś waleczność. Ale charakternym, no. Ale to też jest tak, że gdzieś, powiedzmy, nie każdy dostaje ten dar od Boga, bo ja zawsze mam w pamięci powiedzmy to, co zrobił Maradona przed meczem finałowym z Niemcami. Podniósł piłkę do góry, wrzucił sobie tam za kołnierz, postał. Ludzie, a 100 tysięcy ludzi na trybunach stało i patrzyło. No ja bym, powiem szczerze, ja bym nawet piłki pewnie nie widział z wrażenia. No tak, tak, no ale to jest właśnie to bycie z ludźmi, jak i też no, pewność siebie, swoich umiejętności. Jak masz te umiejętności, jesteś w stanie coś wykonać, no to ile ludzi by na to nie patrzyło, to powtórzysz to za każdym razem. Piłkarze się sprawdzają, bo Piotr Świerczewski ostatnio wygrana, teraz ty, Piotr już nie pierwsza, ale gdzieś tam jednak ten piłkarski charakter, dzisiaj jeszcze Tomek Hajto walczy z siatkówką. Za którego trzymam bardzo mocno kciuki, bo się kumplujemy od wiele lat i dzieliliśmy nawet dzisiaj szatnie wspólnie i trzymam mocno kciuki, mam nadzieję, że Tomuś pokaże klasę. Okej, dwóch piłkarzy to by było coś niebywałego na jednej gali wygrywających, ale sam występ już dwóch piłkarzy to jest zaskoczenie. No twoje to już jest kompletne zaskoczenie od wczoraj, kiedy dowiedzieliśmy się, wszyscy już tutaj research robili, ile goli strzeliłeś i tak dalej, czemu nie w Barcelonie jesteś albo w Realu Madryt i tak dalej, nie? Wiesz, jak to czasami ludzie gdzieś nadbudowują. Tak, tak. Nie, no tak jak mówię, miałem... No nie miałem kariery Zlatana Ibrahimowicza czy Ronaldo, ale miałem barwną karierę, gdzie jeździłem po wielu krajach, po wielu klubach, zmieniałem często dosyć drużyny, mieszkałem w pięknych miejscach, jestem z tego co... Który kraj jest najlepszy do piłki, taki, żeby sobie fajnie trenować do życia i piłki? Włochy, no oczywiście, no ja jestem, tak? Ja się czuję po części Włochem, no bo moja była partnerka była Sycylijką. Skąd? Z Katanii, tam gdzie... Serce. Przez 4 lata, tam żeśmy się poznali. Mamy dwójkę wspaniałych córek. Uwielbiam jeździć do Włoch, czuję się jak rybka w wodzie tam. I polecam każdemu. No. Tak, to zdecydowanie Sycylia to chyba jeden z, poza północnymi Włochami, bo trzeba też docenić północne Włochy, tą architekturę, to wszystko i tą wspaniałe, powiedzmy, pejzaże. A chciałem cię zapytać, taki piłkarz Goikoetxea był ci znany? Goikoetxea? Tak. Kiedyś był nazywany rzeźnik z Bilbao bodajże i zawsze... Stara piłka. To nie moje lata na pewno. Nie, na pewno nie twoje, bo to on połamał nogę Maradonie i połamał Bernardowi Schusterowi. Właśnie w tym się specjalizował, jeśli mówimy o tych twardych wejściach. Tak, ale dokładnie, bo wszyscy się obawiali gry, jeśli on był plastrem typowym, tak? I grał, może akurat gdzieś wrzucić się w oczy. Ja czuję go sobie. Tak, warto, bo to baski, to twardy bask taki, ja zawsze go podziwiałem jako takiego właśnie boiskowego, mówię, brutala. Za brutala to ja psztam, nie? Myślałem, że... Też był, tak. To był taki też dużo wcześniej niż ja grał w piłkę, starszy ode mnie kolega, ale on był mega też brutalem, tak? Komu podziękowania w takim razie za dzisiejszy sukces? No myślę, że muszę podziękować narożnikowi przede wszystkim. Dziękuję moim córkom, mojej córce starszej, która miała przyjemność to oglądać i mówi, że z nerwów się cała trzęsła. No wszystkim tym, których nie wymieniłem, dziękuję. Oj, przepraszam. Mój refleks już nie jest taki dobry. Dziękuję też moim sponsorom, które na szybkiego wskoczyli i pomogli mi tutaj w wielu rzeczach. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Czekamy na następny występ? No czekamy, no. Jestem otwarty. Piotr Świerczewski na przykład? Z miłą chęcią.
Słyszeliście. Piłkarski pojedynek, ale może jaki... Ale się kumplujemy, więc... No, myślę, że lepiej byłoby zobaczyć z kimś kompletnie innym. Jestem otwarty, tak. No, jest różny nas wiek, różnią nas gabaryty też. Ale mówię, no jeśli byłem w stanie 3 sekundy podjąć decyzję, żeby wyjść z Dominikiem, to myślę, że jakbym się dowiedział wcześniej o jakimś przeciwniku, to jestem w stanie się do niego solidnie przygotować. Jeszcze jest 2 Pudzianów. Nie martw się o następnych rywali. Na pewno nie jest dzisiaj dobrze, Mariusz. Ale to potem, jeszcze spokojnie, do Mariusza jeszcze jest czas. Tak, najpierw jest drabinka. Ale Krystian już myślę, że chętnie by gdzieś tam pewnie siedział i się złościł, że tutaj brand Pudzianów gdzieś został zmieciony, może nie zmieciony, ale pokonany. Potrzebował, no wiadomo, oni wszyscy trenują też dużo więcej ode mnie, dużo dłużej przede wszystkim, mają jakieś... Ale no, znam swoje możliwości, znam swój charakter i wiem, że jak będę miał tego czasu troszkę więcej, to szybko będę łapał i damy radę. Słuchajcie, mówiliście, że gdzieś tam pisaliście niektórzy, że to boiskowy ham. O czym wy w ogóle mówicie? To jest jeden z najsympatyczniejszych sportowców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Fajna rozmowa, bardzo, bardzo dziękuję i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.